Poranek Radia TOK FM. Witam pana Waldemara Pawlaka, wicepremiera, ministra gospodarki. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Wczoraj pan powiedział, że chce pan ratować FSO. Jak może pan jeszcze pomóc, czy ratować FSO? Wspieramy inwestora, który jest w tej chwili właścicielem FSO przy poszukiwaniu partnera biznesowego. Natomiast... Niewiele pan może... Mogę pani powiedzieć tak, że na takim forum energetycznym w Arabii Saudyjskiej rozmawialiśmy z jednym z ministrów rządu, który może, z którego kraju może być tutaj inwestor. I to było we wtorek rano, a w środę koło południa przyszedł mail z informacją, że przyjeżdżają wiceprezesi z tej firmy. Także mogą być takie sytuacje, gdzie te kontakty dadzą efekt, natomiast nie bardzo można na ten temat rozmawiać na tym etapie, ponieważ już te informacje, które się pokazały w mediach, mogą zniechęcić potencjalnego inwestora, bo on może inwestować w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, nie musi w Polsce inwestować, więc tutaj te dyskusje z potencjalnymi inwestorami mogą mieć taki dobry wpływ, który pokazuje, że rząd sprzyja nowoczesnym inwestycjom, natomiast trzeba to robić w sposób niestety sprzeczny z ogólnie obowiązującą doktryną, to znaczy nie można na ten temat zbyt dużo mówić w mediach, bo wszystko może zostać przekreślone. Także jeżeli się uda zrealizować ten projekt, to niewątpliwie będzie szansa i okazja do tego, żeby o tym szeroko porozmawiać. Nie jest bez szansy, jeszcze FSO nie musi zniknąć z krajobrazu Warszawy. Idzie drożyzna, panie premierze. Tak, ale ta drożyzna idzie ze świata, nie no z tego, tak, co no się właśnie, tutaj u nas jak, dzieje. To się na nas odbije, bo jednak to jest jeden z najpoważniejszych dzisiaj problemów chyba. To jest duży problem i dla Polski, i dla wielu innych krajów, bo drożeje nie tylko energia, szczególnie ropa. Co dla odmiany warto podkreślić, że na przykład energia elektryczna produkowana z krajowych surowców nie drożeje w takim tempie jak ropa. I w tym kontekście też widać wyraźnie, że są nadzwyczajne wzrosty cen żywności, pszenicy, cukru. To pokazuje, że wzrost... No i zapasy kurczą się światowe dość dramatycznie chyba. Otóż to jest trochę sytuacja podobna do rynku ropy naftowej, to znaczy te wzrosty cen znacznie przekraczają poziomy, które by wynikały z mniejszej produkcji czy większego popytu, bo tutaj nie widać... To jest spekulacja? Co to jest? No, mamy tutaj do czynienia z podobnym zjawiskiem jak w 2008 roku, gdzie cena ropy została wywindowana do $140 za baryłkę w połowie 2008, po to, żeby na koniec 2008, początek 2009 spaść do poziomu 30 kilku dolarów za baryłkę. No, nikt mi nie powie, że zmiany popytu i podaży wywołały takie machnięcia w jedną i w drugą stronę. To są już operacje głównie na rynkach derywatów pochodnych i często te operacje przekraczają kilkakrotnie rzeczywiste przepływy towarów. W tym kontekście na pewno potrzebne są działania już nie nawet w ramach Unii Europejskiej, tylko w tym wymiarze światowym takie, które doprowadzą do tego, że te spekulacje na rynkach finansowych nie będą mogły być realizowane na taką skalę i w tak szarej strefie. No ale jak czytamy, jak drożeją surowce, tam po 300%, po 200%, bawełna, różne inne, no to muszę powiedzieć, że to są takie dosyć przerażające dla konsumentów. Niech pani spojrzy, że nie było żadnej katastrofy, żadne tam instytucje finansowe nie upadły, nie było wybuchu wulkanu, jakiegoś tornado, tsunami i tak dalej, a ceny na rynkach surowcowych zaczęły jechać nadzwyczajnie w górę, kiedy wyczerpały się możliwości spekulacji na rynku ropy, kiedy wyczerpały się możliwości spekulacji na rynku metali, bo metale doszły do absurdalnie wysokich cen. Wtedy ten kapitał przepłynął na rynki towarów rolnych i tutaj te ceny odjechały w sposób nieproporcjonalny w ogóle do sytuacji na rynku rzeczywistym. I to wywołuje potrzebę wprowadzenia takich światowych rozwiązań, które by promowały transparentność, przejrzystość rynków, bo jak mówimy o efektywnym rynku, to wszyscy uczestnicy powinni mieć
możliwie najlepszą informację, możliwie pełną informację. A tu często jest tak, że te transakcje są zawierane na rynkach nieregulowanych i dopiero jak to wszystko rąbnie, wywróci się, to dopiero się dowiadujemy, że zawierano jakieś tam ogromne ilości transakcji. Wysokie ceny żywności to szansa dla polskich rolników? Częściowo, ale z drugiej strony przecież widzimy, że wysokie ceny energii, ropy, za tym gazu, to wysokie koszty produkcji. I tak jak byłem na spotkaniu Międzynarodowego Forum Energetycznego w Arabii Saudyjskiej we wtorek, tam było spotkanie 87 krajów na wysokim szczeblu. Producenci ropy, kraje arabskie, też bardzo wyraźnie sygnalizowały gotowość zwiększenia produkcji i wyraźnie były w tych wystąpieniach widoczne obawy, że zbyt wysokie ceny mogą doprowadzić do załamania rynków i do tego też, że import na przykład żywności będzie dla krajów arabskich bardzo drogi. To zresztą jest jedna z podstawowych przyczyn tych niepokojów w krajach Afryki Północnej. Ale to myśmy powinni na tym korzystać. Korzystają, bo Polska jest dużym eksporterem żywności. No w ubiegłym właśnie. Roku mieliśmy ponad 2 miliardy dolarów, 2 miliardy euro nadwyżki, a w sumie eksport był artykułów rolnych na poziomie około 12% naszego całościowego eksportu. Także to jest w tym zakresie tak doraźnie korzystne. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na duże zróżnicowania, bo ceny na rynku zboża pojechały bardzo ostro w górę, natomiast na przykład ceny skupu wieprzowiny pozostawały przez pewien czas na bardzo niskim poziomie. To prowadzi do... Czyli jaki to da efekt? To da efekt taki, że na przykład nastąpi zmniejszenie produkcji wieprzowiny, bo koszty produkcji są w tej chwili bardzo wysokie z uwagi na ceny, na ceny zboża, co za chwilę wywoła kolejną falę zwyżek. Podwyżek cen chleba. Ile będzie w połowie roku, jak pan prorokuje, chleb kosztował? W moim przekonaniu trudno dzisiaj o prognozy, bo odwołam się jeszcze raz do tego zjawiska, które było na rynku ropy gdzieś w czerwcu, lipcu 2008, 140 dolarów, a na koniec roku 39, bo specyfika handlu na kontraktach terminowych polega na tym, że można na tym handlu zarabiać i na wzroście, i na spadku. Paradoksalnie to wywołuje zbyt duże wahania cen, zupełnie nieproporcjonalne do takich rzeczywistych potrzeb i sytuacji na rynku. Czyli jeszcze, panie premierze, nie jest przesądzony, nie wiem, że w połowie roku tam chleb zdrożeje 20-30%. Nie, może być sytuacja dokładnie taka... Jak niektórzy straszą. Może być dokładnie taka sytuacja jak na rynku ropy, że po takim wyczerpaniu czy wyciągnięciu wszystkich korzyści na spekulacjach na żywności, następuje odwrócenie gry i ci główni spekulanci zaczynają nagle sprzedawać kontrakty i prowadzą, przeciągają czy przepychają ten rynek w drugą stronę. Więc tutaj jeszcze raz to podkreślę, bardzo ważne jest i na przykład w Unii Europejskiej na czas naszej prezydencji może być okazja do sfinalizowania prac nad ważną regulacją dotyczącą integralności i transparentności rynku energii. Będzie to moim zdaniem dobra okazja do tego, żeby dać taki dobry impuls pokazujący, że firmy energetyczne muszą publikować informacje, które pokazują, czy rzeczywiście ponoszą takie koszty. Bo... A czy to nie jest, panie premierze, także dobry moment, żeby się zastanowić nad wspólną polityką rolną? Tak. Tak, powiem tylko jedną ciekawą uwagę. Jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, oni w tej chwili mają koszt wydobycia jednej baryłki ropy na poziomie 2 dolarów, a cena jest na rynku londyńskim powyżej 100. Także to pokazuje, jaka jest absurdalna rozpiętość między kosztami a cenami na rynkach. Natomiast jeżeli chodzi o politykę rolną, w czasie naszej prezydencji będziemy mieli okazję w sposób istotny wpłynąć na politykę rolną. I co ciekawe, Polska jest liderem, jeżeli chodzi o takie zmiany i uproszczenie polityki rolnej, bo myśmy przyjęli rozwiązanie dużo prostsze niż stara Unia, to znaczy oparte o płatności obszarowe. Czyli wtedy można powiedzieć, że wniosek o płatności może być jeszcze prostszy i mniejsze będą koszty administracyjne takiego zarządzania polityką rolną. A co ciekawe, może to być zgodne też z zasadami WTO, czyli Światowej Organizacji Handlu,
i dzięki temu Unia Europejska może zacząć odzyskiwać pozycję. Bo minister Sawicki opowiadał mi, że w ciągu tych 30 lat ostatnich, tak, był na takiej konferencji, przedstawiał informację, że na przykład na rynku cukru produkcja światowa wzrosła, produkcja unijna spadła, a cukier jest w tej chwili najdroższy w historii. Więc w tym kontekście widać, że w polityce Unii Europejskiej... No, że ta polityka rolna jest hamulcem zaczęła tak, być. Tak, hamulcem do wykorzystania zasobów. Mm-hmm. I Unia Europejska poprzez te różne kwotowania, limitowania, przecież na przykład jest kwotowanie produkcji mleka w sytuacji, kiedy na świecie żywności brakuje. Więc Unia powinna być raczej z takim regionem, gdzie wykorzystuje się te zasoby możliwie dobrze, tak aby... z jednej strony uczestniczyć w handlu światowym żywnością, a z drugiej strony stworzyć warunki do tego, żeby rolnicy w Europie mieli dobre dochody, bo to jest w tej chwili ważny segment gospodarki. Bezpieczeństwo energetyczne jest ważne, ale ważniejsze jest bezpieczeństwo żywnościowe. Bezpieczeństwo. Francuzi to już zrozumieli? Francuzi mają przywiązanie do starych mechanizmów, bo oni na tym korzystają relatywnie bardziej niż inni rolnicy. Mhm. I z dyskusji, o których mi opowiada minister Sawicki, wygląda, że Francuzi są gotowi do tego, żeby iść w kierunku wyrównywania poziomu dopłat bezpośrednich. Zgłaszają uwagę, po części słuszną, że te dopłaty powinny mieć nieco zróżnicowany charakter, ponieważ koszty pracy we Francji czy w Niemczech są wyższe niż na przykład w Polsce, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby harmonizować ten poziom dopłat i w takim kierunku w tej chwili ta dyskusja idzie, żeby to była prosta polityka bez zbędnych kosztów administracyjnych. Mam tutaj przed sobą dzisiejszy dziennik Gazetę Prawną, gdzie kancelaria premiera przedstawia listę najpilniejszych dla rządu ustaw. Jeżeli idzie o Ministerstwo Gospodarki, którym pan kieruje, to najważniejsza sprawa to ograniczenie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. To słyszę o tym od 3 lat, panie premierze. Ale to jest proces taki ciągły i nieustający, bo po na przykład teraz w tym tygodniu kończymy pracę w Sejmie nad ustawą, która zamienia 220 prawie obowiązków polegających na przedstawianiu zaświadczeń, na oświadczenia, czyli znakomicie zmniejszy koszty i ułatwi ludziom i firmom życie. Teraz będziemy przedstawiali w przyszłym tygodniu założenia do ustawy zmniejszającej koszty obowiązków informacyjnych. Jak firma Deloitte to oszacowała, no z pewną może przesadą, że koszty obowiązków informacyjnych są na poziomie... Obowiązków 70... informacyjnych to wyjaśnijmy, o czym mówimy. Na przykład informacja, no przykład taki, gdzie można to dokładnie zilustrować. Jeżeli ktoś zachoruje, to lekarz przesyła jego zwolnienie lekarskie do ZUS-u, a ta osoba musi to zwolnienie lekarskie przynieść też do swojego pracodawcy i pracodawca też przesyła to do ZUS-u. Więc aha, tutaj można... chodzi o krążenie różnego rodzaju informacji, często informacji. Duplikowanie. Czy na przykład inny przypadek z tej obszaru. Mamy praktycznie prawie wszyscy jesteśmy ubezpieczeni. Są nieliczne osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Tymczasem sytuacja jest taka, że te 99,9% musi się legitymować w placówkach ochrony zdrowia, że są ubezpieczone. A może odwróćmy sytuację, to znaczy może zmniejszmy częstotliwość, może wydłużmy ważność tego zaświadczenia, no bo jeżeli ktoś pracuje, to być może wystarczy dowód osobisty. No, można tutaj znaleźć różne rozwiązania takie, gdzie na przykład szpital będzie mógł w rejestrze internetowym sprawdzić, czy osoba o tym PESEL-u, tym nazwisku ma ubezpieczenie. I to są takie rozwiązania, które mogą z 70 miliardów kosztów mogą obniżyć to o nawet, tak jak szacują przedsiębiorcy, może to być nawet ponad 30 miliardów oszczędności. Panie premierze, Leszek Miller w niedawnym wywiadzie dla Polityki przedstawił taki scenariusz. Rząd, o którym się podobno mówi w kuluarach, rząd SLD i PSL z cichym poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Jak panu się podoba taki scenariusz polityczny? Ja myślę, że Leszek Miller rysował już różne scenariusze i... Ale tak, o nim się mówi, to no, on tego nie wymyślił. Wie pani, trudno mi w to uwierzyć, ponieważ SLD zrobiło dość
ciekawego zawijasa, to znaczy najpierw się sprzymierzyło z PiS-em w mediach publicznych, potem ten PiS wykolegowało, sprzymierzyło się z Platformą, teraz chce wykolegować Platformę. No już chyba i, się pozbyło Platformy na razie. Tak, 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 to skutecznie, więc ja myślę, że tutaj pewne tego typu konsekwencje długofalowe też będą i patrzę na to tak ostrożnie, bo wydaje mi się, że SLD nie ze względu na to, że nie ze względu na przeszłość, tylko ze względu na bieżące działania jakoś tak dość skutecznie odstrasza potencjalnych koalicjantów swoimi działaniami. Można tutaj różne scenariusze snuć, ale kluczowa sprawa w moim przekonaniu to jest w tej chwili takie poważne i na serio przedstawienie tego ostatniego okresu 4 lat, bo ja mogę to tak spuentować czy podsumować, że to są 4 lata rozwoju i spokoju. Trafiliśmy na w ogóle bardzo trudny czas, czas kryzysu, czas katastrof też. Tam. I mimo wszystko w moim przekonaniu, jeżeli byśmy popatrzyli na sytuację w Polsce, gdzie jest no, dość stabilna sytuacja polityczna i nie ma jakichś wstrząsów, to dzięki temu ludzie też mają szansę rozwijać swoje firmy, rozwijać swoje przedsięwzięcia i mamy z tego punktu jednak poczucie takiej dużej satysfakcji. Bardzo dziękuję. Pan Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.